Muszą. Okres, w którym obecnie żyjemy, to czas wielu wynalazków, które zmieniają nasze życie. Tempo tych zmian jest bardzo duże, i wydaje się, że wzrasta. Niektórzy uważają, że tempo to wzrosło po zakończeniu II wojny światowej. Inni natomiast początek gwałtownych zmian przesuwają na wiek XIX, zwany wiekiem pary i elektryczności. Mówi się też, że był to okres rewolucji przemysłowej. Jedną z jego cech było wzrastające zapotrzebowanie na energię, potrzebną do wprawienia w ruch maszyn parowych. Najlepszym surowcem do wytworzenia energii był węgiel kamienny zasoby leśne bowiem zaczynały drastycznie się kurczyć. Czy jednak jedynym źródłem pozwalającym na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię cieplną jest węgiel? Potrzeba jest matką wynalazków. Z pomocą przyszła inwencja wynalazców i podsunęła inne rozwiązania. Wokół nas istnieje wiele różnych powszechnie dostępnych źródeł energii. Dlaczego więc ich nie wykorzystać? Tym bardziej, że sytuacja ekonomiczna Francji uzasadniała konieczność importowania dużych ilości węgla z Anglii. Wobec tego rząd francuski zachęcał swoich uczonych do poszukiwania i wykorzystania innych źródeł energii. Jednym z tych źródeł jest energia słoneczna, a możliwości jej zastosowania przedstawił Augustyn Bernard Mouchot. W 1866 roku skonstruował on urządzenie w postaci parabolicznego zwierciadła skupiającego promienie słoneczne na naczyniu, wypełnionym wodą i otoczonym szkłem. Energia słoneczna wystarczyła do zamiany wody w parę wodną niezbędną do pracy małej maszyny parowej. Urządzenie to, muszo w 1866 roku zaprezentował ówczesnemu imperatorowi Napoleonowi III a w 1867 roku na międzynarodowej wystawie nowoczesnych osiągnięć technicznych w Paryżu, wzbudzając wielkie zainteresowanie. Wyobraźmy sobie maszynę, która zostaje wprawiona w ruch bez paliwa. Jednego tylko czego potrzebuje, to promienie słoneczne. W swojej książce pod tytułem Energia światła, dążenie człowieka do ujarzmienia słońca Frank Kryza tak powiedział po obejrzeniu wynalazku Musza. Kiedy Musza umieścił swoje urządzenie na wystawie, było ono jedną z najbardziej zadziwiających zabawek. Motor pracował bez paliwa, a wykorzystywał jedynie promienie słoneczne. Wydawało się to obserwatorom dziwne, a nawet magiczne. Jak widać, pomysł wykorzystania energii słonecznej wydawał się być rewelacyjny. Prace nad jego doskonaleniem trwały następne lata. Muszonie strudzenie eksperymentował, stosując różne typy zwierciadeł skupiających promieniowanie słoneczne oraz znajdował nowe zastosowanie praktyczne swoich kolektorów. Moc mechaniczna w kolejnych wersjach urządzenia MUSZO była coraz większa. W 1875 roku urządzenie to mogło zamienić 140 litrów wody w parę wodną w ciągu minuty w optymalnym nasłonecznieniu. W 1878 roku w Paryżu zbliżała się kolejna wielka międzynarodowa wystawa osiągnięć technicznych. Przygotowując się do niej, MUSZO wyjeżdża do Algierii. Energii słonecznej jest tu pod dostatkiem. Na wystawę przywozi stamtąd kolejną wersję swojego urządzenia. Po raz kolejny Muszo zaskakuje zwiedzających. Pięciometrowej, średnicy kolektor słoneczny wystarcza do uruchomienia maszyny parowej wytwarzającej lód. Musiało to wywołać wrażenie. Otrzymuje złoty medal w swojej kategorii. Zresztą sami musicie to przyznać zmusić promienie słoneczne do wyprodukowania lodu. W roku 1880 uczeń i współpracownik MUSZO, Abel Pifr, wykorzystał urządzenie MUSZO jako źródło napędu maszyny drukarskiej i wydania gazety słonecznej. Jaki był finał tego przedsięwzięcia w tamtym czasie? Cena węgla spadła. Długość linii kolejowych została zwiększona i nie było większego problemu z jego przewozem. Maszyny parowe mogły być zatem budowane w każdym miejscu i mogły pracować całą dobę. Czy zatem energia słoneczna przegrała z energią zawartą w węglu kamiennym i ropie naftowej? Muszo jednak rozważał. Ostatecznie przemysł nie będzie mógł już znaleźć w Europie wystarczającej ilości zasobów w celu zapewnienia jego cudownego rozwoju. Węgiel bez wątpienia wyczerpie się. Co wówczas przemysł zrobi?